jadę do Węgierskiej Górki. Węgierską górkę chodzę kładką nad rzeką, zapewne Sołom, i lecę w góry. Mała atrakcja na szlaku, schron bojowy Waligura, jakieś takie szańce za płotem. Co to? Kiedyś broniło. Okienka strzelnicze, można było w dół ogniem nadawać. Budowa ekspresówki, to się będzie kończył tunel, a tam dalej estakada i kawałek dalej następny tunel. Dali pod górę, ale co prawda za wiele nie będzie widać. Thank you.
się z choinki. Wielki rozsutec. Nie wiem, czy to będzie widoczne. No i zbliżam się do Magórki Radziechowskiej. Jeszcze chwila i będzie. Magórka Radziechowska. Spotkałem tu dwóch ludzi na szlaku. Teraz będę sobie tym grzbietem szedł aż na Magórkę Wiślańską, która jest tam przede mną. No, tu się jeszcze ładniejsze widoki zrobiły. Dużo ładniejsze. Od Skrzycznego, właściwie od Beskidu Niskiego. Skrzyczne. Jakieś tam małe Skrzyczne, Zbójnickie, Kopy, Malinowskie skały. Tam jest Malinowska skała. Nawet widać skałę. Łysa góra na horyzoncie. I skałka na Magórce Radziechowskiej. No i podejście na Magórkę Wiślańską. Stoję sobie na skale. Skała z widokiem Barania. Magórka Radziechowska. W kierunku Magórki Wiślańskiej, to z widokami cały czas pięknymi, od Babi aż po Małą Fatrę. Zastanawiam się tylko, a widać słabo, ale widać Tatry. Nie jestem, to powietrze jest dość takie zamglone, może przez to słońce cały czas w tę stronę. Widok dużo piękniejszy i wyraźniejszy, no ale też wszystko bliżej. Jeszcze takie wychodnie skalne tutaj, już na podejściu pod Magórkę Wiślańską. No, już się kawałek mi dostał do tej Magórki Wiślańskiej. Zaczyna rezerwat Barania Góra. Jeszcze mi zostało jakieś 100 metrów w pionie podejścia na Baranią Górę. No już dochodzę do 1200. Już widać niedaleczko, bardzo niedaleko wieży Kawalątek został.
wychodzę z Baraniej Góry, dalej czerwonym szlakiem. No, teraz tutaj włącznie z zielonym i niebieskim, ale w kierunku schroniska przy Słupie i przez Wiślański Wierch. To już pominąłem ten Wiślański Wierch, to było odejście szlaku Ducha Mesznicy. Chodzę w kierunku tego przysłopu i dłuży mi się to niemiłosiernie po takim dziadostwie. Kamienie luźne, bez przerwy to odjeżdża spod nóg. Nie da się przyspieszyć. Wydaje mi się, że już tu idę 2 godziny, ale to oczywiście złudzenie. Mam nadzieję, że za chwilę będzie schronisko. Wylazłem już z rezerwatu Barania Góra. To jest pewnie już nieczynny, chociaż do końca to nie wiadomo. Wyciąg na polanie przy schronisku. No i jestem przy schronisku. Tutaj sobie pijemy piwo i walczymy dalej. Odpuściłem sobie czerwony główny szlak sudecki, teraz idę szlakiem niebieskim i zielonym. One tam gdzieś w kierunku Kamesznicy i innych tam jakichś różnych jaworzynek, ale ja będę generalnie gdzieś tam do tego czerwonego szlaku znowu dochodził. Taki mostek na no jakiś tam początku chyba Wisły, Białej Wisełki. W kolejnym rozdrożu wybrałem sobie szlak czarny, który dalej jest szlakiem Habsburgów, tylko oznaczony dodatkowo, i idę sobie w kierunku czerwonego szlaku, którym mogłem teoretycznie iść od strony przysłopu, ale wymyśliłem, że nie pójdę, a dalej w kierunku Kubalonki. Przez to widać ładnie, co tam się na dole dzieje. Co prawda słońce znowu tradycyjnie z tamtej strony świeci, no ale to nic, coś tam sfilmujemy, może coś będzie widać. No a my tu dalej walczymy z tym szlakiem Habsburgów. Idę ponownie szlakiem czerwonym, głównym szlakiem beskidzkim. Kościół Matki Boskiej Fatimskiej na Stecówce. Czerwonym się udaje. Jeszcze kawałek do Kubalonki został. Ten ostatni kawałek to trzeba było przebrnąć tak po kostki w błotku. Gdzieś tu próbują bokami chodzić, ale nie próbowałem też takich sztuczek, tylko szedłem przez błotko. Jeszcze jedno błotko. Leżymy jakieś drągi. Coś to jest tutaj za dziadostwo na tym zboczu. I
To ma być główny szlak beskidzki. Cóż to za cudo na kiju. Znowu musiałem zejść jako tako porządnej drogi na coś, co jest nie wiadomo czym. Bagno jak cholera, czy zapada do kostek. No ale już kobalonka bliziutko. No i znowu jest jakaś szersza droga. Tamtędy jechać. Jestem na Szarculi. Do Kubalonki jeszcze kawałek. I z Kubalonki później zielonym do Wisły Głębce. Kubalonka! Teraz zmieniam szlak na zielony. Wisła Głębce, 1 godzina. Pociąg mam o 15:40, właściwie autobus, więc powinienem zdążyć. To jest coś koło drugiej Wisły. Dochodzę do drogi, co leci, idzie z Kubalonki do Wisły. Teraz będę musiał trochę iść tym asfaltem, o tym nie wiem. Takie osiedle, pensjonat Balbinka. No, koniec drogi szutrowej, zaczyna się asfalt. No i dotarłem. Niecałe 29 km. Tu gdzieś odjeżdżają autobusy, ponieważ w remoncie jest torowisko kolejowe. Dojście do zastępczej komunikacji autobusowej.